Dalsza część projektu. Można zobaczyć, jak to się wygląda. Podmieniłem teksturki. Teraz nasz bohater ma koszulkę z CK Ziokwicyn. Co jeszcze dodałem? Dodałem takie światełka i wykrzykniki. Tam, gdzie jest nagrana jakaś taka wiadomość głosowa. Witaj na naszych wirtualnych dniach otwartych. Jak widać, to się ładnie kręci. Teraz, co dodałem? Telebimy. Telebimy są oczywiście z naszym wideo ze szkoły. Można sobie podejść do telebimu, zobaczyć, jak to wygląda. Film jest tutaj w kółko wyświetlany. Widać tutaj budynek na Staszicy 27, boisko szkolne i budynek na Staszicy 25. Można oczywiście to zatrzymać w każdej chwili, odejść od tego i to ten telebim jest trzymany. Tak, możemy podejść, znowu go puścić. I oczywiście on tutaj cały czas w kółko będzie odtwarzany. Co jeszcze dodałem? Dałem ten samochód, już trochę jest bardziej naprawiony. Można trąbić, zapalać światełka, jak się chce, trąbić ile chce. Można z niego wsiadać i wysiadać już normalnie, czyli jak wysiądziemy w czasie, on dalej jedzie. Widać, że próbuje sobie podjechać. Co jeszcze dodałem? Dodałem jakiś tam pistolet na kulki. Pistolet na kulki jest o tyle fajny, że można z niego strzelać. I jak tak, jak strzeli mi w jakikolwiek obiekt, no widać, że ma autofajera. Jak szybko będziemy naciskać, to nie da rady szybko strzelić. Jak strzelamy w obiekty, tak jak samochód, no to oczywiście się porusza i on nie wybucha, tylko jest po prostu... wykrywa, że to jest kolizja fizyczna. Co jeszcze? A, dodałem jeszcze filmik po... na drugim budyneczku, czyli taki telebim. O, można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Czyli tutaj nasza szkoła z po drugiej strony, czyli Staszica 25. No widać, jak uczniowie wychodzą. Film oczywiście też można zatrzymać, wchodzić, to wszystko jest na bieżąco. No i tutaj teraz taka informacja i prośba do uczniów, żeby po prostu zaczęli myśleć, jak ktoś chce, aby włożyć jego głos, jakąś postać, ma pomysł na to, co jeszcze można tutaj zrobić, co dodać, i chcą mieć udział oczywiście w tym, co się tutaj dzieje, no to fajnie by było, aby pomysły padały na Facebooku i można będzie na bieżąco to dodawać i bawić się tym, co tutaj jest w tej grze. No i dziękuję za uwagę.